Idziemy dzisiaj sprawdzić Carl's Jr. Jest to, z tego co się zorientowaliśmy, burgerownia. Złożyliśmy już nasze zamówienie. To co wzięliśmy, to jakieś breakfast burgers. Dwa w tej samej cenie było za okazaniem kuponu. Dodatkowo trzy tendery. Tendery to są w Polsce... Stripsy? Stripsy, tak, dokładnie. Dodatkowo trzy stripsy z sosem barbecue. I jakieś criss-cut fries. Za całość zapłaciliśmy $14 już z podatkiem. Otrzymaliśmy również numerek, co chyba oznacza, że w tym fast foodzie przyniosą nam jedzenie do stolika. Tak jak się spodziewaliśmy, przyniesie nam jedzenie do stolika. Wygląda, że jest tego naprawdę dużo. Najpierw spróbuję frytek, bo są od razu otwarte. Nie są to zwykłe frytki. Całkiem smaczne. A, tutaj skrzydełka dostaliśmy. Przepraszam, wróć. Nie skrzydełka. Tutaj dostaliśmy tendersy. I sos barbecue. Średnie są. Nie są złe. Ale też nic specjalnego. W ogóle z polskim KFC nie może się równać. Przyszedł czas na breakfast burger. Wzięliśmy pojedyncze, były też podwójne. Wygląda całkiem nieźle. To jest chyba jajko, ser, bacon i burger. Całkiem dobre. A na tle innych, jak go oceniasz? Tu w środku jest jeszcze placek ziemniaczany. W porównaniu do innych burgerów, to jest na pewno o wiele lepszy niż ostatnio byliśmy w Jack in the Box i lepszy niż McDonald's. Jest całkiem okej. A jak Ani smakuje? Dobrze. Daliśmy radę wszystko zjeść. Bardzo mocno się najedliśmy, a dzisiaj prawie nic nie jedliśmy. Teraz już się zbliża wieczór. Jest to zdecydowanie burgerownia, którą warto polecić. Gdy zjedliśmy wszystko, to jestem w stanie przyznać, że jest to jedna z lepszych burgerowni, w jakich byłem w USA. Jeszcze chciałbym się wytłumaczyć z mojej czerwonej twarzy. Jest to związane z temperaturą, jaka się pojawiła już teraz w Kalifornii. Jest to od 26 do 30 stopni Celsjusza, a mamy dopiero pierwszą połowę marca.